No, mamy takie fotele kubełkowe. Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszego vloga. Tak naprawdę piątek, ostatni dzień, ostatni projekt, ale zabieram Was jeszcze w inne miejsca. Zaczynamy troszkę później, bo jest godzina około 12, po 12. Muszę kupić siewnik, bo jak już Wam wspominałem we wcześniejszych vlogach, rozrównaliśmy sobie teren i muszę to posiać, żeby te chwasty może nie powychodziły. Nie znam się za bardzo na tym, wiem, że siewnik trzeba kupić i to posiać. Jeżeli ktoś wie, no to może mi doradzi. Natomiast później jedziemy jeszcze na chwilę do pracy i pracę kończę dzisiaj trochę wcześniej, bo zabieram Was do kolejnego projektu, który tak naprawdę będziemy kręcić, oprócz tego vloga, to będziemy kręcić cały odcinek do całej serii. Więc zaczynamy. W ogóle mam taki temat, bo zrobiłem sobie taką betonową obwódkę wokół domu pod taras i pod pergolę. I takie pergole, jak się dowiadywałem, kosztują w okolicach 60 tysięcy złotych. To jest jakaś chora cena. One są jakieś automatyczne. Ale wyczaiłem między innymi tutaj, zobaczcie sobie, za 6900 taką. Musiałbym ją trochę przerobić, ale myślę, że to i tak jest bardzo duża różnica, więc jest różnica taka, że mogę kupić tą, przerobić, bo tamtej, na tamtą mi i tak nie stać, nie? Ale jest dokładnie taka fajna, bo masz lamelę i możesz sobie ją zamykać i otwierać. Trzeba będzie pomyśleć, bożkę pociąć i później to wszystko sprayem zamalować jakimś. Dobra, kupiłem sobie trawę i trawę wybrałem samo zagęszczającą. Nie wiem, czy dobrze, ale tak mi ktoś, znaczy mojej żonie, tak ktoś na Instagramie doradził. Jak chcecie sobie zobaczyć budowę i wszystko to, co z nią związane, to wbijcie sobie tutaj na Instagram mojej żony i tam wszystko wrzuca, wszystko. Natomiast ta trawa, mam nadzieję, że będzie, to nie jest ta, jak uzinną zamówiłem, ale mam nadzieję, że ona jakoś szybko wyrośnie i zrobi z tego błota, co tam jest, ładną trawę. Natomiast chciałem kupić siewnik i pomyślałem, że sobie kupię tamten. A dlaczego tamten? Nie wiem, wygląda solidnie po prostu. Nie znam się na tym, ale porównując plastiki, to nawet jakość plastiku jest inna, nie? Więc mam nadzieję, że on będzie dłużej wytrzymywał i mi się przyda później do jakichś nawozów, bo jestem na grupie na Facebooku, gdzie pokazują trawniki, jakie robią. Powiem Wam, że to jest, to głowa boli, ile to jest pracy. Liczę, że jakimś małym kosztem nakładów moich pracy też taki ładny będę miał, chociaż pewnie tak się nie uda. Sprawdzimy, nie? Czy wszystko mamy. Żeby się nie okazało, że nie ma jakiejś rączki czy czegoś. Dobra. Nie, słuchajcie, sprawdzam, czy wszystko jest. Wydaje mi się, że tak. Czasem się zdarzyło w jakichś paczkach, że czegoś nie ma. Nie sponsoruje mnie żaden sponsor tutaj, więc jak wiecie, albo możecie doradzić coś na ten temat trawnika, to dajcie znać. Po prostu muszę coś wziąć, ja też nie będę przed Wami ukrywał, co biorę, bo dla mnie nie ma to, wiecie, znaczenia. Tak jakbym był u Was, macie jakąś swoją firmę, to przecież nie zakrywam żadnego znaku, nie? A czy to jest dobre? Szczerze mówiąc, nie wiem, sprawdzimy, bo czytałem różne komentarze, że gdzieś rączka odpadła, że coś takiego, więc oby wytrzymał jakiś czas przynajmniej. Ale słuchajcie, jeżeli Wy macie jakąś firmę, czy produkujecie, czy też sprzedajecie takie meble tarasowe, nie wiem, coś do domu, to dajcie znać. Może akurat będą mi się podobać i zrobimy deala, że kupimy coś od Was, od widzów, nie? Więc coś wygodnego na pewno, żebym mógł spać. Dobra, siewniczek sobie mamy. Jedziemy teraz jeszcze w jedno miejsce, bo musimy podjechać na jedno z mieszkań. Zaraz Wam o tym opowiem, ale przyjeżdża kurier. Wczoraj byłem kurierem ja. Dzisiaj przyjeżdża ktoś inny i dostarcza jeden mebel, który nam tam brakuje, żeby mieszkanie było w pełni wykończone. O. Słuchajcie, a jeżeli Wam w ogóle ten format odpowiada, czy pasuje, dajcie znać, bo możemy zrobić daily vlogi raz na czas, możemy zrobić jakieś podsumowanie miesiąca, czyli taki jeden dzień, gdzie pokażemy różne rzeczy, które robiliśmy w tym miesiącu danym. Więc jeżeli coś takiego byście chcieli zobaczyć, chcielibyście zobaczyć częściej, dajcie po prostu znać w komentarzach, jest do Waszej dyspozycji wszystko.
Dobra, to jest tutaj. Zaraz, kuriera jeszcze chyba nie ma, więc mamy chwilkę czasu na spokojnie. Mamy miejsce parkingowe w garażu podziemnym, więc nie będę szukał miejsca, gdzie stanąć. To mieszkanie zostało kupione przez klienta, który jest za granicą, kupił to dla swoich dzieci. Myśmy jakby to kupili w jego imieniu, wykończyli, zrobili całe wykończenie. Przyszła ostatnia szafka do przedpokoju, więc teraz trzeba ją złożyć i chyba ja ją będę składał, a myślę, że nie będziemy wam tego nagrywać. Muszę tutaj jakąś szafkę włożyć, bo na kurtki oczywiście tego brakuje, na buty. No i w zasadzie tyle. Jedna rzecz, zobaczcie sobie. Z takich rzeczy jest całe wykończone. Jedna rzecz, zostawiamy zawsze tutaj pralkę i kupujemy ją w momencie, jeżeli na przykład najemca nie ma swojej i wtedy wyposażamy. Zdarzyło mi się wiele razy, że ktoś ma swoją pralkę i chce jej używać. Nie chce tej, co jest na takim mieszkaniu, więc to tak po prostu zostawiamy na sam koniec i do decyzji najemcy. Zbieramy się już tak naprawdę do Pawła, ale po drodze oczywiście muszę odgracić swój garaż, który już dobrze znacie i doskonale znacie go. Tam pozbywamy się trochę rzeczy, więc do tej budowy też muszę wziąć między innymi fotel kubełkowy, parę części, które są tam wycięte. Będziemy je też przyspawywać, więc musimy go po drodze odwiedzić. Jeszcze jakieś picie chyba kupić, nie? Coś musimy, bo tak. Dobra, ulubiony garaż, przynajmniej mój, nie wiem jak wasz, ale kiedyś zobaczycie go posprzątanego. Już niebawem, mam nadzieję. Ale dzisiaj musimy zabrać takie rzeczy jak takie blaszki. To są zmodyfikowane tylne wahacze. A to wszystko opowiemy wam na miejscu. Tych rzeczy trochę jest, ja sobie już je tu odłożyłem. Trochę nie pamiętam, co jest do czego. Będziemy to wszystko sobie sprawdzać, bo najlepiej to ustalić na miejscu. O, z ciekawostek. To jest do Fiata 126P. Zastępuje zwykłą przekładnię na taką przekładnię z Bisa, która dużo lżej chodzi. Dłuższy drążek. Ciekawostka. I dostępne. Znajomy to produkuje. Powiedziałem, że znajomy. Tu macie AMH. Nie pamiętam, czy AMH, czy AMH Racing. Więc mogę wam polecić sobie zobaczyć, on też jakieś inne rzeczy, zawias, całą zamiast resora, takie rzeczy wycina, produkuje, piszcie sobie do niego, możecie go na Facebooku spokojnie znaleźć. A jak oglądasz to, czyli mówię o moim koledze, to skomentuj, żeby cię znaleźli. Tak, pomyślicie, styropian na budowę, nie ocieplałem garaż, bo w zimie jest tutaj tak zimno, że chciałem sobie grzać, więc musiałem trochę ocieplić tą blachę. A nie dokończyłem. Zostało mi parę rzeczy do zrobienia i pół dachu. Ale nie wiem, kiedy to dokończysz. No, mamy takie fotele kubełkowe. Ten będzie do Hayabuzy, właśnie, więc go zawiozę tam. To jest jeszcze z naszym starym logo. Tu mamy takie, zobaczcie. 126 kompetycjony. Natomiast teraz nowe logo. To nowe logo mamy takie. Kompetycjony, bo mam więcej tych projektów wszystkich, więc żeby to było spójne, zrobiliśmy nowe logo. Koszulkę też sobie zrobiliśmy wyjściową, czyli Hayabusa kompetycjony, no bo teraz Hayabusa będzie, to już wam zdradzam. Czyli jedziemy do Golkowic, a nie do żadnego Hana, tylko w lepsze miejsce. Ułożone włosy. Bardzo dobrze, już bardzo dobrze, jest koszulka, jest logo, tak. Możemy działać. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Pawła. Pawła znacie bardzo dobrze, bo już ogłaszaliśmy, że budujemy naszą Hayabusę. Weź sobie blaszki, ja biorę kubeł. Wziąłem ci też od razu kierownicę, komputer, możesz odpalać sobie. Dobrze, będę iść. Będziesz iść. I siewnik. Siewnik. Tutaj ogradować możemy kubeł zamocować. Tak jest. Bo będziemy trochę inny mieć. Pewnie logo sobie zrobimy tutaj jeszcze. Dostaniesz pilniczek, będziesz działał. Dobrze. Bardzo ładnie. Wiecie co, pamiętacie pierwszego dnia? Możecie sobie wbić do tego vloga, który się wyświetla. O tam. W pierwszym dniu kupiliśmy spodnie dresowe. Które, jak wiecie,
nie musiałem, których nie musiałem zakładać, więc użyję je dzisiaj i będziemy się, zaraz będę się przebierał i tutaj będziemy działać, bo dzisiaj dłuższy dzień z garażu Pawła. Tak, dzisiaj w planach zrobić przekładnię krawiczną przód, pomontować, drążki podrabiać, tył przede wszystkim, żeby to już skręcało, kolumnę kierowniczą. No już prawie skręca, ale zobaczcie, drążek jest zmiotły i cieniutkiej blaszki, więc trzeba to zmienić, bo się wygina po prostu, ale to jest tak, żeby przetoczyć z miejsca na miejsce. No. A przekładnia już jest mniej więcej ustawiona. Jeszcze będziemy oczywiście jakieś tam pomiary robić, żeby to wszystko pasowało. I co? Zbliżamy się do nałożenia budy. Wy jeszcze tego nie widzicie tak naprawdę na kanale. To tylko w tym vlogu będzie wiadomo, że dalej tutaj coś się dzieje. Bo jakbyśmy wrzucili wam dwa projekty, 1000 koni i Hayabusę, to pewnie niektórzy z was, nie mówię o stałych widzach, ale mogliby mieć takie, kurczę, to jest to samo, co oni robią, nie? Zmienili silnik, zmienili koncepcję, chcemy zrobić 1000 koni, żeby już wyglądał z nadwoziem, Hayabusa, żeby wyglądała z nadwoziem i wtedy to porozdzielamy, żeby no, jakąś tam kolejność ustawić taką porządną, żeby nikomu się nie mieszało. Za dużo tych projektów chyba wszystko. No, jak ktoś chce mieć dużo, to ma dużo, nie? Tak, tak to już jest w Golkowicach. W Golkowicach tak jest, tak. Dobra, zabieramy się ten do roboty, później coś zjemy, zamawiamy pizzę. No i zobaczcie, co się dzieje. Są blaszki, które będą zmienione w tylnych wahaczach. Mianowicie mieliśmy coś takiego, takie rozwiązanie. Niestety jest ono zbyt krótkie, więc zostanie po prostu tutaj przedłużona, zmieniona blaszka. Mocowanie wyjdzie w tym miejscu i już nam rozwiązuje to ten problem z tyłu. Więc to takie są tak naprawdę rzeczy, gdzie Pawełek będzie miał dużo spawania, cięcia. Może cięcia to pomaga, ale do spawania będzie Pawełek tutaj. Najlepszy spawacz w Golkowicach. Więc będziemy mieli, wiecie, dużo takich robót, które tak naprawdę jako całość w odcinek nie będziemy mogli włożyć. Te części, to co dzisiaj robimy, oczywiście będzie w odcinku wrzucone, takim jednym dłuższym, więc nie martwcie się, wszystko wam wytłumaczymy. Natomiast nie będzie to oddzielny, tak? I te odcinki tak wyjdą za, nie wiem, w sumie za nie wiem, jakieś 3-4 miesiące. Tak liczymy. Ale ten spoiler, co widzieliście we vlogu, będzie też między innymi tutaj. Już taki duży jest, taki 2 metry. Będzie pasował, jak ulał, jak stąd. To co, pierwsze zaczynamy od tego, od przykładni, nie? Tak. Czyli podopasować sobie podajeczki, uniebale. Teraz sobie wymierzymy drążki i dotoczymy sobie drążki, agentujemy. No i będzie już na stałe. Fajnie, ja się nie doczekam, jak będziemy nie jeździć. Ale wbrew pozorom, jak tak widzicie teraz, to tak naprawdę nie mamy jakoś dużo prac. Te najpoważniejsze zostały przemyślane, wymyślone, nie? Zrobione. No i w sumie zostaje tak. Elektryka, cała wiązka, dopasować półosie. No, dzisiaj myślę, że już będziemy mieli zarys półosi, bo chciałbym już parę założyć. Tak. Półosie wymierzyć, na następnym razem już myślę, że półosie zrobię. Takie wersje demo. A takie normalne to się już zamówi na wzór, tylko żeby już do przejeżdżania, żeby miał jakieś płości mieć. No, ja wziąłem się ten licznik jeszcze nie. Masz kierownicę z motocykla, z Hayabusy, tam możecie sobie zobaczyć tą kierownicę. Kluczyki. I będzie można pomontować wszystko, nie? I odpalimy i na Golkowicach to będzie głośny motosamochód. Jeżeli widzicie na ramie oczywiście rdze, to się nie przejmujcie, bo całą ramę będziemy piaskować. Będziemy piaskować, a później prawdopodobnie malować proszkowo. Tak? Tak. Tak, tutaj się Paweł Mika zobowiązał, że będzie, że pomoże właśnie wymalować. Także mamy nadzieję, że to się uda wrzucić, no bo w całości to musi wejść do pieca, jak jest taki duży, jest. Żeby to wygrzać. No to prawdopodobnie mamy ten problem z głowy, więc nawet się nie przejmujemy, żeby teraz to czymkolwiek pryskać i no bo nie ma sensu, nie? Dobra. Nie będziemy głodni.
To jest nadwozie Hayabuzy. Ja wiem, jak to wygląda. Pomyślicie sobie, Jezus Maria, to już powinno skończyć się w hucie. Nie, słuchajcie. To jest nam potrzebne do tego, żeby ustalić wymiary. Później to nadwozie, z którego już wycięliśmy podłogę, bo tu jej nie ma, rzucimy na naszą klatkę, naszą konstrukcję i ona zostanie wyremontowana. Więc ta buda ma już nowe poszycia. One są gdzieś tam schowane, więc teraz Wam ich nie pokażę. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, ile z tego będziemy wycinać. Nie ma sensu jej teraz robić, bo zastępujemy drzwi, tworzywo, maski, tworzywo, klapa tylna, tworzywo, spoilery. Więc tak naprawdę jeszcze poszerzenia będą do tego, więc zostanie niewiele. Zostanie ta konstrukcja, która jest ok. Jeżeli chodzi o te miejsca najważniejsze, one są zdrowe. Do 2-3 miesięcy my to będziemy i tak piaskować ją. Będziemy piaskować też ramę, malować to wszystko, składać w jedną całość. Także nie przejmujcie się. Wygląda jak wygląda, ale wierzcie mi, że będzie efekt finalny przepiękny. Umieściliśmy sobie mniej więcej kubę, zaraz będziemy patrzeć, gdzie tutaj można przymocować szyny, jak będzie to z pedalboxem wyglądało, z kierownicą, więc będziemy tak dzisiaj przymiarkowo, przód skończymy, tył skończymy, ona idzie bardzo fajnie do przodu, widzieliście nadwozie, które tam czeka na nałożenie i to niebawem się stanie, ale Wy to zobaczycie dużo później, chyba że podoba Wam się ta seria. Pomyślicie jeszcze raz, czy chcielibyście coś takiego widzieć. Możemy takie coś raz w miesiącu, albo dajcie znać, jak Wam się to po prostu podobało. Będziemy się zastanawiać, jak to nakręcić, jak Wam pokazać to, co się u nas realnie dzieje. Mamy fajnych ludzi, fajną ekipę, fajne projekty, przynajmniej mi się tak wydaje. Więc dajcie znać, dajcie lajka w górę, skomentujcie, napiszcie, co chcecie dalej. Kończymy naszego vloga, jest to ostatni dzień, piąty projekt. Z Pawełkiem tu jeszcze będziemy walczyć do wieczora. Dzięki za to, że byliście z nami, dzięki, że obejrzeliście to, z czym się zmagamy na co dzień. Ten vlog miał na celu pokazać moje życie, że mamy oprócz tych projektów, które robimy po naszej pracy, bo zarówno Paweł pracuje, Kazek, Janek, wszystkie te osoby, które widzieliście, normalnie wykonują pracę i gdzieś tam spotykamy się, żeby dla Was nagrać materiały. Tworzymy to jakby oddzielne, to jest trochę nasze oddzielne życie, tak? Czyli pokazałem Wam pracę, to co robię rano, to co zajmuje mój czas, czyli też zobaczyliście moje prywatne zmagania z budową. Zobaczyliście projekty, które wykonujemy, rzeczy, które zamawiamy, jak te przepływy u nas wyglądają. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało i bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Kończymy na dzisiaj i do zobaczenia w normalnych odcinkach. Hej!